Wieczór. Dobry wieczór. Witek Tosik, Aleksandrów Online i Bartek Zalega, redakcja Aleksandrów Online. Witamy Państwa serdecznie po raz drugi. Może nie wszyscy widzieli, ale mieliśmy przed chwilą mały problem techniczny. Zostaliśmy zaatakowani? Nie, nie, to pewnie jakiś problem mały techniczny. Zaczniemy jeszcze raz. Witamy serdecznie. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, Bartku. Trudne pytanie na początek, jeszcze raz. Chwalimy, co mi się podoba? Nie, jak to było? Tak? Chwalimy burmistrza, chwalimy urząd za to, co robi. Ostatnio zrobił to, co ci się podobało, w gminie zrobionego. Słuchaj, no to generalnie, tak jak powiedziałem, teraz pójdzie szybciej. Chyba w sobie spokojnie pracuję, jak dla mnie bez jakichś tam specjalnych fajerwerków, powiedzmy taka średnia krajowa, jest zachowana, to by tak dalej. Natomiast no, chyba cały czas też trzeba, dobrze jest, wiesz co, dobrze jest, jeżeli jest rzeczywiście jakieś środowisko, które wyraża opinię na temat tego, co się dzieje na bieżąco i można na ten temat podyskutować, no, zweryfikować. Urząd często mówi o tej pozycji, nie, która działa tutaj dosyć słabo w gminie, ale też nazywa nas jako redakcję, no właśnie, opozycją. To chyba jesteś głównym opozycjonistą tutaj, tak? Czujesz się tak? Dlaczego? Czuję się w opozycji jako osoba, która jakby patrzy na działania gminy, nie zgadza się do końca ze wszystkim, nie akceptuje wszystkich rozwiązań, może stąd takie. No tak, ale to chyba nie jest powód, żeby nazywać też kogoś opozycją, bo to umiejscawia się automatycznie w takim miejscu, że nic się nie podoba, nie jesteś w stanie konstruktywnie pracować, a to chyba też nie na rzecz gminy, na rzecz społeczności, a to chyba nie do końca jest prawda. Po prostu jeżeli wyrażasz swoje opinie, to chyba masz do tego prawo i chyba po to, żeby sytuację rozwijać in plus, polepszać, usprawniać rozwiązania, czy to, co się dzieje tutaj. Nie uważasz, że tak jest? Znaczy uważam, że fajnie kiedyś taką definicję czytałem, że samorząd, czyli to, co gdzie mieszkamy, jest jakby zbiorowością różnych jednostek, że no, wszyscy się różnimy między sobą i nie musimy się ze wszystkim zawsze zgadzać. Co więcej, często się mówi tak, że im bardziej ludzie się zgadzają ze sobą, im więcej jest głosów na tak i takich jednoznacznych, tym więcej jest wątpliwości, czy aby na pewno wszyscy wiedzą, o co chodzi i dobrze zrozumieli pytanie. No tak, to było w poprzednich latach, w poprzednim ustroju 98% społeczeństwa za. Za, ale nie do końca, nie całym sercem. Jak się skończyło, życie pokazało. Życie pokazało. Inaczej. Wiesz co, ciekawa była sytuacja, kiedy jako redakcja ogłaszaliśmy tą informację, że szkoła nie będzie czynna, że tam jest problem z tym, że wiesz, poniedziałek, wtorek będzie zajęcia, nie będą, żeby dzieci, ostrzegaliśmy rodziców, no i taki zarzut teraz w kurierze, że bijemy pianę, że afery szukamy, nie? Zrobiła się z tego awantura. Wiesz co, ja powiem szczerze, na początku nie do końca zrozumiałem sytuację, o co chodzi, dopiero później rzeczywiście muszę przyznać rację, jako gmina, jako mieszkańcy, że się na to składamy, też między innymi w dużej mierze finansujemy, w całości praktycznie, tak zwane gminne media, więc rzeczywiście przy tak istotnej sprawie, no bo powiedzmy sobie szczerze, awaria awarią, ale jeżeli szkoła jest zamknięta przez dwa dni, to dosyć mocno reorganizuje życie społeczności kilkuset osób w gminie. To jest całkiem zasadna liczba, całkiem zasadna społeczność. Więc tutaj gminne media przemilczały ten temat, nie ostrzegły. No, rola jest taka, rola gminnych mediów jest właśnie przekazać tę informację w sposób jasny, klarowny, czy poprzez właśnie swoje nośniki, czy w jakiś inny sposób. Natomiast no, po to są, a tymczasem tą rolę przejęła zupełnie. Tak, my często mamy takie wrażenie, że w naszych gminnych mediach mówi się o tym tylko, co jest dobre, co udało się zrobić, jakby takie naturalne chwalenie, natomiast takie tematy trudne, kontrowersyjne albo są pokazywane z jednej strony, albo no nie ma ich. No, nie ma ich. Nie ma formuły. Niestety poszedł kurier w taką, bo to mówimy chyba głównie o kurierze, poszedł w taką stronę, że nie ma tam miejsca na dyskusję, nie ma tam miejsca na... No właściwie jest tylko na propagandę? No możemy tak nazwać, ja to tak inaczej nazywam i zwracam też uwagę Państwa, że te działania Wydziału Promocji Informacji nas kosztują w tym roku 1 400 000, a to bardziej promocja niż media, bo te media jeszcze inaczej kosztują, ale promocja, czyli organizowanie imprez, pikniki, 1 400 000.
krzyczy na przykład na transport lokalny, na spirali transportu lokalnego, czy nawet na budżet obywatelski, mamy kwotę około 1 000 000. Czyli jakby dużo więcej inwestuje się w promocję niż to, co dla mieszkańców takie podstawowe rzeczy są, nie? No słuchaj, jest to ułożone w ten sposób, no to jest, ale też rzeczywiście też nie ma miejsca na dyskusję, czy to są dobre proporcje, czy to są fajne proporcje, czy rzeczywiście, czy wolimy się bawić na piknikach? Na pewno lubimy i na pewno jest to pożądane. Czy wolelibyśmy mieć sprawniejszy i lepszy transport publiczny, żeby móc na co dzień funkcjonować lepiej, dojść się do szkoły, dojść się do pracy? Przydałaby się dyskusja. Przydałaby się dyskusja i ja takie pytanie o transport lokalny na ostatniej Komisji Finansów i Gospodarki zadałem, ponieważ pojawiła się taka petycja mieszkańców tutaj okolicznych sołectw, że no jest bardzo utrudniony dojazd poza tą drogą pod Dębicę Aleksandrów. Utrudniony jest dojazd do Aleksandrowa, tak, że osoby tam z Nakielnicy, osoby z Miłych Błot czy coś nie mają opcji dojechania komunikacją jakąkolwiek do gminy, tak? No jest to mankament, tak. I co, jaką odpowiedź? Odpowiedź była, może nie burmistrza, ale radnego Pietrzyńskiego, że no nie ma takich planów, że to zainteresowanie jest za małe. No mamy tą linię dotowaną do Łodzi, tak, bo my do tej... 78? No cała komunikacja z Łodzią jest dotowana przez gminę, to jest 1 000 000 złotych rocznie, także każdy kilometr jest dotowany i nie ma miejsca i nie ma potrzeby według radnych na kolejne jakby wspieranie, że taka jest urok sołectw, taki jest urok mieszkania na wsi, że my nie obsłużymy tego, tak? Także tu też no... Jest jak jest i musimy to zaakceptować. No albo się nie zgodzić z tym i znaleźć takich reprezentantów w naszej gminie, którzy będą... Też wiem, że od czasu do czasu o podejmowanych próbach do, przynajmniej tak jak u nas w Grąbieniu, do ustanowienia jakiejś tak lokalnej komunikacji. Są próby właśnie, czy to dofinansowanie w ramach Funduszu Sojeckiego, czy powiedzmy ten problem cały czas staje, corocznie staje na zebraniach wiejskich, podniesienie tej komunikacji. No jest to problem trudny, bo rzeczywiście wtedy, kiedy się pojawia już jakaś linia, niekoniecznie ona jest bardzo obłożona, natomiast za tym idzie drugie pytanie, czy ona jest mało obłożona, bo na przykład ta siatka połączeń jest nieodpowiednia, bo są nieregularne, bo część połączeń wypada w sposób nieoczekiwany, nieoczekiwany i utrudnia korzystanie świadome z tego. Czy krótko mówiąc, ktoś nie decyduje się na skorzystanie z autobusu, bo nie wie, czy ten autobus przyjedzie, a w takich sytuacjach wiem i znam. I to jest też właśnie... Pojawia się pytanie, czy nie korzystają z tego ludzie, bo nie mają zaufania do takiej formy, do takiej siatki połączeń, do takiej komunikacji, czy po prostu nie ma zainteresowania, bo nie ma i nie będzie. Nie wiem. Natomiast urząd chwali, mówi o tym, że będziemy mieć super modułowe centrum przesiadkowe. Ja cały czas się zastanawiam, na czym miałyby polegać te przesiadki, nie? Będziemy się przesiadać. Wiesz co, no ja chyba ja też kiedyś zabrałem głos, nie wiem, to za 2 lata temu w tej sprawie coś tam napisałem, że żeby się przydało rzeczywiście parkingi, one się chyba fachowo nazywałem bike and ride, o ile się nie mylę. Po prostu, że tak jak my mieszkańcy Robienia, Wyrudy Bugaj albo wszystkich innych okolicznych miejscowości, czy nawet z obrzeży Aleksandrowa, w sytuacji, kiedy ciężko się dostać, jak wiadomo, nie ma komunikacji, a ten kilometr, dwa przejść zabiera dosyć dużo czasu. Natomiast no, w takiej sytuacji odpowiedzią na czy rozwiązanie tego problemu byłoby, gdybyśmy mogli wsiąść na rower, przejechać ten dystans w miarę sprawniejszy, to powiedzmy, że przez większą część roku byłoby to możliwe. Problem polega na tym, gdzie zostawić rower na te parę godzin, żeby on nie został przede wszystkim ukradziony, ale żeby jakoś tam godziwie sobie mógł przeczekać na nasz powrót. Czyli pomysł jest dobry. Czyli chcesz powiedzieć, że to jest takie bardziej centrum przesiadkowe z roweru, z takiej komunikacji lokalnej, ale nie pomiędzy autobusami, tylko bardziej jakby dojechać rowerami? No i... takie jest chyba założenie tego programu. Jeśli mówimy o tym samym. Tak, bo planowałem na przyszły rok te 50 km ścieżek rowerowej, duża inwestycja, no ale też się pojawiły protesty, tak? Pojawiły się protesty osób, które tam są właścicielami nieruchomości, taka też dyskusja, że oni się nie zgadzają, żeby ten parking zlikwidować, bo to trwa. No dobrze, ale czy dostrzegli na przykład też korzyści? Myślę, że nie mamy, związane z tym, że jednak sprowadzenie tam
ramach przystanku przesiadkowego, w ramach przystanku autobusowego znacznej liczby dodatkowych potencjalnych klientów, ich sytuację jednak no, może poprawić. Taki jest argument gminy. Gmina mówi właśnie o tym, że ten ruch jakby się zwiększy przez to, że będzie więcej tam osób przyjeżdżało, parkowało, zabierało też zakupy. Dyskusja. I my tę dyskusję też jako redakcja postanowiliśmy jakby się włączyć, ale lubimy pracować na materiałach źródłowych. Poprosiliśmy urząd o udostępnienie samego projektu, tak? No bo trudno mówić o tych rozwiązaniach, nie widząc tego, co to ma być. Tak, bardzo trudno. I urząd odpowiedział nam, że projektu nam nie udostępni. Napiszemy dzisiaj o tym na naszym fanpage, że nie dostaniemy tego projektu, powiedzieli, że nie dostaniemy, ponieważ trwają konsultacje z właścicielami nieruchomości i z marszałkiem województwa. Tak jakbyśmy my nie mogli, wiesz... No dobrze, wiesz, to może żeby oddać sprawiedliwość w sprawie tej sytuacji, może rzeczywiście to jest taki etap, który nie trafia jeszcze, nie może trafić do publicznej jakiejś, nie wiem, być upubliczniony szerzej. Miejmy nadzieję, że urząd w stosownym czasie przyśle nam czy wam ten projekt i będzie można zapoznać się. Natomiast no, co do zasady tego typu inicjatywy, tego typu projekty podlegają konsultacjom społecznym. Miejmy nadzieję, że to się urząd... Dlatego zachęcamy urząd do tego, bo może te nieporozumienia, te wątpliwości osób no, wynikają z tego, że nie są znane szczegóły. Po prostu wystarczyłaby informacja, że na tym etapie nie możemy. Ale planujemy to w styczniu, lutego i... Przekażemy panu, panie Tosik. Pani redakcji. Dodamy jedynie, że ten projekt stworzenia tego przystanku i całej tej sieci kosztował gminę już do tej pory 100 tysięcy złotych. Także jakby projekt powstał za 100 tysięcy, gmina go dostała w różnych formach elektronicznych, papierowych, natomiast no, nie jesteśmy jeszcze godzien go zobaczyć. Także trudno. Ale mieliśmy wizualizację. No, gdzieś tam w kurierze tam coś zobaczyłeś, no ale... Zajawka. Fajna zajawka. Ty napisałeś za to dzisiaj o tych ogłoszeniach, o tych billboardach, które ci się tak mi podobają i no powiedz dwa słowa więcej, o co chodzi z tym. No ja generalnie te problemy to zajmują mnie jednak od dłuższego czasu i staram się przyglądać tym inicjatywom, które dążą do ograniczenia tego chaosu w przestrzeni publicznej. On jest związany głównie u nas z tak zwanym chaosem reklamowym, czyli po prostu jest reklam za dużo i byle jaki. One nie niosą żadnego przekazu, one są nieczytelne, nie spełniają, większość z nich nie spełnia swojej funkcji. To jest nie tylko zresztą moja opinia, ponieważ od kilku lat mamy w kraju, obowiązuje tak zwaną ustawa krajobrazowa, czyli zestaw regulacji, które ograniczają ten chaos reklamowy. Przede wszystkim, gmina ma możliwość, tak, jakby gminy dostały możliwości organizacji reklamy zewnętrznej, wprowadzenia przepisów, które właśnie ograniczają, narzucają pewne rozwiązania, bynajmniej nie likwiduje. Każdy ma prawo się zareklamować, natomiast to, co się dzisiaj dzieje, te połamane, nieestetyczne reklamy, ilość tych reklam, stan, w jakim one się znajdują, one niszczą naszą przestrzeń. Drodzy Państwo, porównajcie, jak jest u nas niejednokrotnie, a jak jest w innych krajach, na pewno jeździcie, na pewno widzicie, co się dzieje. I gmina ma takie możliwości i też zachęcamy do tego, żeby jakby podjęła działania. Tak, wiele materiałów, może uda nam się przekazać w najbliższym czasie, jak instruktorzy, jak gminy mogą w tym zakresie działać. Natomiast ciekawi mnie, czy ktoś z gminy będzie zainteresowany podjęciem tematu. My na pewno tak i będziemy do tego tematu wracać i obserwować, ponieważ no takie niedbanie o to, co wokół nas i zwłaszcza w samym centrum jest. No tak, tutaj rola też jednak władz samorządu, żeby jakby narzucać, jakby wspierać estetykę, wspierać porządek, jest ważne, są, jest to jedno z zadań własnej gminy, dbanie o ład i porządek. Czyli pod tym względem działanie urzędu oceniamy negatywnie, źle. No, nie podejmujesz. Tak.
Nie oceniamy. Nie oceniamy. Powiem tak, zwróciłem uwagę na dwie rzeczy na ostatniej komisji, w której omawiany był budżet na 2018 rok. Projekt budżetu ma być uchwalony w sesji grudniowej, także ten budżet dopiero się jakby tworzy, omawiany. Że w przyszłym roku jest zapisane stworzenie toalety miejskiej. Ważny krok na rozwoju cywilizacyjnym. 200 tysięcy jest, wiesz, póki co jest zapisane w budżecie gminy na stworzenie takiej toalety, także może to... Nie, będzie. Nie no, zachęcamy, zachęcamy, ale też na tym przystanku, też kojarzę, że tam jeden z elementów tego przystanku... Nie, jest taka niewygodna sprawa, ale tego nigdy nie zawiera, tak? Co tu dużo mówić? No, cywilizacja tego wymaga, żeby... No, żeby nie załatwiać się w czatach. Tak, i też... Przepraszam. Dobrze. Dobrze, także będziemy... lokalizację to, próbowałem potwierdzić z radnymi, gdzie ta toaleta publiczna miałaby powstać, ale nie byli mi w stanie powiedzieć. Pani naczelnik Mastara opuściła już komisję, także ona nie mogła powiedzieć, że trzeba się dopytać. Na ostatniej komisji także radni otrzymali informację, że ta inwestycja, związek międzygminny, tam związany z odpadami Bzura, ma ruszyć już. Już ma ruszyć budowa i jakby... No dobrze, teraz się blokuje od dłuższego czasu. No niech ruszy. Czekamy, jakie to przyniesie pozytywne konsekwencje dla nas. Czy wpłynie na obniżkę cen śmieci? No właśnie, z mojej wiedzy ma to nie wpływać na obniżkę cen za odbiór odpadów, tylko za jakby jakość przetwarzania tych odpadów. Także... Czyli powiedzmy, że odniesiemy korzyść jako społeczność, czy społeczności lokalne, że będzie sortowanie lepszej jakości środowiska, którą otrzymamy. Tak, tak. Natomiast no, gmina dużo do tej pory już zainwestowała w samą tę inwestycję. Nie, nawet dużo, bo ty masz tutaj się wiedzę na ten temat. Wiesz co, nie chciałbym się pomylić w rządzie wielkości, ale myślę, że to już jest około 5 milionów złotych. To są jakby takie inwestycje, wpłaty własne, składki, ale także związane z kredytowaniem. Tylko, że jest to inwestycja realizowana przez kilka gmin, tak, bez spół. Tak, kilka gmin, ale nasza już jakby włożyła w ten interes około 5 milionów. Z czego moglibyśmy nie robić i mieć te pieniążki na inne cele. No ale też podkreślamy także, że w związku zatrudnieni są zarówno pan burmistrz, jak i pan skarbnik Siech, otrzymują wynagrodzenie z tego tytułu, bodajże tam parę, 5-6 tysięcy miesięcznie, nie, skłamy. O, chyba 30-35 tysięcy rocznie otrzymują, także no, jakby wpłacamy jako gmina do... Wiesz, to przydałoby się. Czekamy z niecierpliwością, nie będziemy tego. Na ostatniej sesji, która miała miejsce w czwartek, taka została podjęta decyzja i tutaj wszyscy będą na pewno zadowoleni, że będzie podwyżka cen za wodę i za odbiór nieczystości, ścieków. Także PGM, prezes PGKM wystąpił z wnioskiem o umożliwienie takiego... Super, no podwyżki generalnie ludzka rzecz, nie? Tylko w związku z czym podwyżka? Bo tutaj różne informacje. No, ja przysłuchując się dyskusji o tym, jakby argumentacja była jakby w trzech kierunkach. Tak? Jedno to jest presja płacowa, czyli szykowane są podwyżki w PGKM-ie i jakby specjaliści kosztują i osoby tam dużo. Jest jeszcze chyba tak, zasadny argument, bo rzeczywiście, że płace idą, miejmy nadzieję, że to rzeczywiście rozłoży się na pracowników. I skorzystają z tego i odczują to. Druga to było to, że wszelkie takie badania wody, rzeczy związane z zadbaniem o jakość tego wszystkiego, też się podniosły ceny, że dużo więcej płacimy za te badania. I trzecia to, że gmina podejmuje też takie inwestycje, chociażby na oczyszczanie ścieków, o to, żeby przeciwdziałać odorom i niekorzystnym tutaj wpływaniu oczyszczalni na mieszkańców, także jakby takie decyzje. Także podwyżka jest, ale też muszę podkreślić tutaj specjalnie, tutaj wywołać siebie jako mieszkańca Rąbienia. Co się święci. Pan prezes PGKM-u zwrócił, że też jest problem AS, bo to był też związany z rachunkami za energię. Że rachunki za energię idą w górę i między innymi jeden z powodów jest to, że przepompownia ścieków lecących z Rąbienia, ona cały czas chodzi, że tam bardzo duże zużycie tego, te ścieki cały czas tego Rąbienia lecą. Czyli jest podejrzenie, że pompuje przepompownia deszczówkę. Tak, tak. Prezes zwrócił uwagę, że to jest jakby takie podejrzenie, ale też graniczące z pewnością, ponieważ kiedy pada,
ten spływ ścieków jest bardzo duży, kiedy nie pada, tego nie ma. No i prezes zwrócił uwagę, że my w gminie mamy tą odbiór odpadów, ścieków, ale tylko mieszkaniowych, czyli deszczówka i podłączanie. No tak, deszczówka nie powinna być w ogóle, z tego co się orientuję, włączona w kanalizację tą komunalną. Tak, generuje przynajmniej u nas w gminie, bo nie wiem jak jest w innych gminach, natomiast u nas w gminie Po co potem czyścić wodę deszczową, prawda? Tak. No, to jest zupełnie czysta. No słuchaj, jest to tak, to chyba rzeczywiście robi się z tego jakiś problem. Jak wiadomo, Rąbin i inne, jak i wiele innych miejsc na terenie gminy, to tereny podmokłe, tereny, które mają problem z wodą, z nadmiarem wody opadowej, ta woda się utrzymuje. I pewnie co po niektóry mądry pompuje ją do kanalizacji, no, bo to jest najprostsze. Najwygodniejsze. Natomiast można było zapytać prezesa, jakie środki, jakimi środkami, co ma w planach, żeby przeciwdziałać takiej sytuacji, bo to chyba potrzeba inicjatywy właśnie PGKiM-u. No to żeby, właśnie moje pytanie do ciebie jako mieszkańca Rąbienia. Czy były informacje PGKiM-u, żeby tego nie robić? Czy były jakieś apele na... Nie pytaj, oczywiście, że nie było. Ja podejrzewam, że... Słuchaj, tak jak moje doświadczenia wskazują, to co jest oczywistością, nie wymaga jak gdyby informowania, a to nie do końca prawda. No ja pierwszy raz słyszę, ja nie korzystam z odbioru ścieków w ten sposób, ale pierwszy raz słyszę o czymś takim, że no, ta kanalizacja nie może być taka. Także jak ładują deliktanci deszczówkę do kanalizacji, potrzebne są informacje przede wszystkim. No bo oni za to nie płacą, bo za ścieki się płaci z wodą. Adekwatnie do zużycia wody pobranej. Czyli jak się płaci za wodę, za mecz pobranej wody, to za mecz. A te ścieki, które lecą z deszczówki, one są jakby transportowane, przepompowywane do oczyszczalni, w oczyszczalni są podawane... Po co czyścić czystą wodę? Czyli co, PGKiM prosimy przede wszystkim rozpocząć od informowania, komunikacji. Informacyjną. Media urzędowe, niech napiszą o tym artykuł, niech zrobią wywiad, niech pokażą jaka to jest skala, co mieszkańcy mogą zrobić. Co zmienić? Jak do tego podejść? No. Podobno przecież słuchaj, no są za to, grożą za to wysokie kary. Przecież myślę, że część tych osób, które się podłączyła potencjalnie z deszczówką do kanalizacji, pewnie nawet nie ma świadomości, co im grozi za to, że coś takiego robią. Na pewno nie karać. Dajmy sobie czas. Wiesz, no kara to jest ostateczność. Zresztą no kara to w ostateczności, ale karanie w ostateczności. Zacznijmy od edukacji, od tego, żeby jakby poinformować, dać ulotkę każdemu z rachunkiem, jak przychodzi informacja o wodzie. Pamiętajcie Państwo, mogą Państwo zrobić coś z tym, Zwróćmy na to uwagę. Zapytajmy się naszego sąsiada, bo jak on sobie z tym radzi, no bo są na to rozwiązania i my jako gmina, płacąc tą podwyżkę, musimy pamiętać o tym, że no płacimy między innymi za te osoby, które w ten sposób korzystają. Dokładnie. Tak jest. Ale też taka dobra wiadomość dla mieszkańców tej części południowej gminy, no, że tam dofinansowanie do wozu strażackiego, takie w Rąbieniu dosyć duże. O tak, sytuacja nie wiem ile już lat trwa, ale miejscowa OSP walczy o odpadnych paru lat o nowy wóz strażacki. Powiem tylko tyle, że ten obecny, może młodsi pewnie nie znają w ogóle takich, nasi młodsi słuchacze, widzowie nawet nie wiedzą, co to za marka samochodu, Jelcz, ale powiedz mi, oni mają jakieś inne samochody, czy oni tylko tego Jelcza mają? Zresztą mają Jelcza i mają mniejszego jakiegoś busa do takich przewozów, ale ratowniczy samochód potrzebny do akcji, duży to jest właśnie taki, no dosyć leciwy już samochód i ten temat rzeczywiście przewija się od dłuższego czasu. Zdaje się, że wychodzi nasz OSP na ostatnią prostą, ma zebrane już środki na całość środków. Powiedzmy w tym miejscu warto zauważyć, że jest to taka łączona inwestycja, bo dokłada się i gmina i mają inne, nie wiem, co jest, nie mają własnych pieniędzy, tylko gminne. Natomiast nie wiem, z jakichś środków centralnych, gdzieś tam jeszcze chyba od sponsorów część środków pozyskali, robili strażacy w ostatnich latach dużą pracę, żeby ten samochód pozyskać. No a to jest jednak duże znaczenie, żeby ten sprzęt był taki sprawny, nowocześniejszy, takim, którym się chciało pracować, a przede wszystkim skutecznie i dobrze
i sprawnie pomagać mieszkańcom. No bo przy ostatnich wichurach, nie? To co się działo, to tam strażacy zrobienia mają dosyć dużo z tego, co publikują, z tego, co mówią, mają jedną chyba nie największą wyjazdowość na terenie z tych OSP gminnych. Także mają co robić, przydaje im się dobry sprzęt i miejmy nadzieję, że będą z niego korzystać tylko w takich... Jesteśmy tam na ostatniej prostej i zaraz ten sprzęt się pojawi niebawem. Nie ma zbytku. Pytania. Tak, kończymy to mało, nie. Ale ja muszę ci zadać pytanie, Krzysztofik idzie w świat, tak? No Znaczy, wychodzisz spoza tego grona najbliższych tutaj współpracowników, znajomych, wychodzisz w świat i będziesz zapraszał do programu, no właśnie kogo? No właśnie, tydzień temu powiedziałem, że rozpoczynamy sezon drugi naszych rozmów. Pierwszy sezon i te dotychczasowe rozmowy były tylko w gronie naszej redakcji, Aleksandru Fonu. Pokazywaliśmy, jak my się różnimy, jak my pracujemy i współpracujemy. Pojawiła się taka sugestia i taka potrzeba, żeby trochę zachęcić inne osoby z gminy do takiej dyskusji, rozmów, tak, żebyśmy lepiej się poznali, bo tylko wtedy możemy jakby sobie zrozumieć swoje decyzje. To znaczy, oczywiste. I jako redakcja wystąpiliśmy już 2 miesiące temu przede wszystkim z zaproszeniem do rozmowy pana burmistrza Jacka Lipińskiego. Dwukrotnie się przypominaliśmy, proponowaliśmy różne formuły tego spotkania i tam prowadzącej. Zero odpowiedzi. Burmistrz wydaje się niezainteresowany naszym działaniem, naszą rozmową. Trochę, bo to wiesz, tak parę osób ogląda Krzysztofika, z tego co widać w statystykach, więc no jest jakiś to głos chyba wartościowy dla lokalnych mieszkańców. Burmistrz tego nie dostrzega. Nawet jeżeli nie burmistrz, to są radni, ciekawe, a radni chcieliby... A radnych zaprosiliśmy w tamtym tygodniu, też wysłaliśmy oficjalne zaproszenie do biura rady. Do kogo zaproszenie nie dotarło, to tutaj w własnym imieniu zapraszam wszystkich radnych i do udziału w spotkaniu. Miałem 3 lata ich kadencji, został ostatni rok, także no już powoli przygotowujemy się coraz częściej do kolejnych wyborów, więc warto podsumować. Gdzie się można zaprezentować, prawda? Tak, bo później będziemy unikać takiej sytuacji, że miesiąc przed wyborami pojawia się, wiesz, i znowu nie wiadomo kto co zrobił i znowu to jest kampania wyborcza. Nie. Praca jakby o tym, co robimy, słuchaj, jest... po prostu chyba warto podyskutować. Nawet jeżeli usłyszeć trudne pytanie, to zawsze znajdziesz, bo tu możesz zaprezentować, dlaczego tak sądzisz, dlaczego... No, krótko mówiąc, dyskusja. Dyskusja. Zawsze rozwija, zawsze jest ważna. Zachęcamy, czekamy. Ciekawi jesteśmy, ilu radnych odpowie na to nasze zaproszenie. Zobaczymy. Ale także inne osoby. Jeżeli Państwo uważają, że kogoś do programu powinniśmy zaprosić, z kimś z gminy warto, żebyśmy porozmawiali, prosimy o informację. Prosimy wysłać do nas albo na Facebooku, albo mailowo do nas. My będziemy rozważać te propozycje. Nadal się spotykać w gronie redakcyjnym, ale także osoby z zewnątrz zapraszać. Tak jest. Coś mi jeszcze chodziło pomyśleć. Chodziło mi, wiesz co, dużo było dyskusji przy budżecie na 2018 o tych chodnikach. Oświetleniu. No bo jest bardzo dużo potrzeb, dużo osób zgłasza o to, że potrzebuje chodnika, że tam jakaś droga nie jest oświetlona. Ja zwróciłem uwagę na 2 rzeczy. Jedna to jest to, że argumenty radnych były takie, że to jest droga powiatowa. Na przykład wyjazd na Lutomierz. To jest droga powiatowa i jakby powiat musi się tym zainteresować, dopiero wtedy my zadziałamy, tak? I druga rzecz to była taka, że urząd nie dostaje wniosków, że to, co dostaje, to realizuje. Także osoby, które uważają, że tam gdzieś na jakimś odcinku brakuje oświetlenia zwłaszcza, tak, to powinni przede wszystkim w gronie sąsiadów, w gronie sołectwa podejmować inicjatywy lokalne. Podejmować inicjatywę, spisać ten wniosek. Tak, i właściwie, jeżeli cokolwiek można tu powiedzieć i dodać, to ważne jest, jeżeli mamy jakiś pomysł, jakiś projekt, występować wspólnie w ramach grupy inicjatywnej, tak zwanej. I zresztą jest uchwała, nie pamiętam dokładnie z którego roku, gminy naszej, pewnie wielu innych też, o partnerstwie prywatno-publicznym, które właśnie na wniosek grupy mieszkańców, reprezentowanej przez grupę inicjatywną często, gmina chętnie podejmie, dużo chętniej podejmie niż na indywidualny wniosek pewne zadania.
dobrze widziane jest wtedy też partycypacja ze strony mieszkańca w kosztach przedsięwzięć. I to chyba też jest taki kierunek rozwoju dzisiaj, że rzeczywiście ta partycypacja ze strony mieszkańców, chociaż ona na pewno wielu się może nie podobać, no ale niestety jest konieczna i wskazana, no bo dlaczego? Mamy świadomość ograniczonego budżetu gminy, tego, że na wszystko nie starcza, że nie wszystko możemy od razu zrobić, nie wszystko. I tak jak się mówi, nie ma niestety, no normalne, nie ma maszynki z pieniędzmi w urzędzie gminy, która by... Ale jest możliwość jakby ograniczania pewnych kosztów, zmiany tych przeznaczania, no zamiast na przykład na media publiczne czy na promocje, można... No właśnie, tutaj znowu wracamy do tej potrzeby dyskusji, wiesz, no de facto decydują o tym radni, ale wiadomo, jeżeli radni... Wiadomo, jak jest, tak, jeżeli radni są w jednej opcji, też chyba niewiele mają do powiedzenia tak naprawdę od siebie. Realizują tą politykę, która jest wypracowana przez grupę i tutaj nie ma miejsca na dyskusję. Mi się podobało u was w Robieniu, że macie już tam kilka inwestycji takich lokalnych, na przykład z oświetleniem, zrobiliście sobie prywatne, całkowicie prywatnie. Tak, ta sprawa trwa. Dzisiaj też mieliśmy, czy przez weekend też mieliśmy jakąś próbę podjęcia kolejnych inicjatyw. Stoi już tych latarni chyba, z tego co wiem, kilkadziesiąt w Robieniu. Z opcją, z szansą na kolejne, jest to alternatywa dla inwestycji gminnych, które są w tym wypadku akurat dużo, dużo bardziej kosztowne niż te podejmowane przez mieszkańców, a te podejmowane przez mieszkańców w kilku miejscach okazuje się, że w zupełności super wypełniają tą lukę i zabezpieczają, jeżeli chodzi o interes społeczności danej ulicy, jeżeli chodzi o oświetlenie. Po prostu jest jasno. Sławna ulica Biedronkowa, polecamy tak pojechać, zobaczyć jak to wygląda. Na tej ulicy 100% prywatne oświetlenie? 100% prywatne, 22 sztuki latarni. 22 sztuki latarni. 600 metrów ulicy. Udało się, zebrało się towarzystwo i skutecznie przeprowadziło. Jak już mówiliśmy kiedyś, chyba koszt 500 zł od sztuki, 22 latarnie. Chcesz powiedzieć, że taka latarnia prywatna, tak, postawiona, kosztowała was około 500 zł. Tak jest. Czyli stworzenie takie, a utrzymanie takiej latarni ile kosztuje was? 5 zł miesięcznie. 5 zł miesięcznie, no to faktycznie przy tylu... Teoretycznie, no to przy 21 bat, no tam jest znowu, no więcej nie wyjdzie, 50 zł rocznie. I gmina do tego nie dokłada? Nie, no nie, wiesz, no to tam jest na gruncie... A gmina teraz może dojść do wniosku, że ona chce też postawić na Biedronkowej oświetlenie, czy raczej nie spodziewacie się takich? Wiesz co, no... Nie spodziewamy się. Dobrze by było, gdyby gmina oświetliła te główne przyłotowe ulice z czasem, no bo tutaj rzeczywiście przy takich ulicach trudniej jest mieszkańcom, jakby trudniej jest mieszkańcom się zebrać, zmobilizować i zorganizować. Wszystkie są na mieszkanie. Dokładnie. Czy tak jak ulica Wolska z Rąbienia na Wolę Grzymkową. Nie ma szans, żeby zorganizować to w tej formule i dobrze, żeby tutaj właśnie, czy w takich miejscach nad tym oświetleniem pracować, no ale na razie się na to chyba nie zapowiada. Ale cieszymy się, że mieszkańcy też mają taką własną inicjatywę, udaje się takie projekty przeprowadzić, no i wstawiamy tutaj pod tym względem. Mieszkańcy też się cieszą. Mieszkańcy też się cieszą. Tak jest. Dziękujemy Państwu za uwagę. Kończymy. Kończymy. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kolejny stosik? Kolejny stosik będzie, tak, w przyszłym tygodniu. Do widzenia, dobranoc.